Cześć, witajcie, Artur Brzyżek Roża, dżentelmenów. A dzisiaj na stole butelka nie ze Szkocji, tylko ze Stanów Zjednoczonych. I to butelka nie byle jaka, dla mnie wyjątkowo ważna, bo to butelka akurat ja dostałem w prezencie, słuchajcie, od, Brown, od marki Brown Forman, bo Wood, Woodford Reserve należy do właśnie do tej. Do tej marki. A tak naprawdę za tym stoi Adam i Emilia. Bardzo Wam dziękuję za, za ten uroczy prezent. A dostałem taki prezent bez żadnych zobowiązań, żeby nie było. Pod choinkę i tak sobie pomyślałem, że skoro już jest tak zacny prezent, to może wypadałoby kilka słów na jego temat powiedzieć. <laughs> Co prawda, zanim otworzyłem butelkę, to się troszeczkę obawiałem, mówię o rany, a jak a, butelka jest słaba, no ja nieprawdy y, y, wam, drodzy widzowie, y, nie powiem, e, a też nie chcę zrobić przykrości. Natomiast w momencie, kiedy otworzyłem butelkę, powochałem, a to wszelkie moje wątpliwości natychmiast zostały rozwiane, po prostu, ponieważ butelka jest świetna. A, no dobrze, a teraz kilka słów na temat tego, co w tej butelce, czyli samego Woodford Reserve. Słuchajcie, Woodford Reserve to jest destylarnia, która, ho, wyglądałoby na początek, że jest bardzo, bardzo stara, ponieważ w, lat... w XVII wieku już w tym miejscu robiono whisky. Najstarszy budynek destylarni to jest 1830 rok. W związku z tym mówię: Wow, ale historia jak na Stany Zjednoczone, to naprawdę stara, stara destylarnia. No tak, destylarnia może i stara, ale tak naprawdę Woodford Reserve po raz pierwszy wyszedł na rynek w 1996 roku, czyli wcale nie tak dawno. A jak to się wydarzyło? Mianowicie Brown Forman kupił destylarnię w 1941 roku. Kupił ją dlatego, że w tym czasie był gigantyczny boom na, na Burbony, a Brown Forman nie wyrabiał się z produkcją swoich Burbonów, kupił następną destylarnię, a przede wszystkim najważniejsze dla niego było to, że ta destylarnia posiadała magazyny, a w tych magazynach 25 tysięcy beczek. A co pomogło Braunformanowi? zaspokoić rynek w tamtym czasie. Jednak w latach 60 rynek bourbonów mocno podupadł. Działo się to no, dlatego, że ludzie po prostu no, raz piją jedno, raz piją drugie. Ta moda się zmienia. W tym momencie żyjemy w okresie jednej z najdłuższych mód na, 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 na whisky. W ogóle w historii tego tego trunku. I w 1970 albo na samym początku lat 70. destylarnia, destylarnia została zamknięta. I trwało to aż do końca lat 80. Natomiast co się wtedy wydarzyło? Wtedy wydarzyła się rzecz następująca. Pod koniec lat 80. zaczyna rozpoczynać się boom na whisky szkocką, ale tak to już jest, że jak jest boom na jedną whisky, no to ona ciągnie za sobą inne typy whisky. W związku z tym tak było i w tym wypadku. I burbony zaczęły też się lepiej sprzedawać. Brown Forman jednak, będąc no, mądrym graczem i doświadczonym na tym rynku, stwierdził, że skoro to Szkocja ciągnie, no to trzeba wyprodukować taki bourbon, który mógłby dorównywać um, szkockim um, whisky, co nie jest prostym zadaniem, bo bourbon to jest dość prosta whisky najczęściej, a tutaj trzeba było się postarać, stworzyć coś niezwykłego. Dlatego też ta destylarnia dzisiaj w środku wygląda zupełnie inaczej niż klasyczna amerykańska destylarnia, gdzie są aparatury do destylacji ciągłej najczęściej, a, gdzie wszystko jest w stali nierdzewnej a, i no, troszkę to nie ten y, klimat. Za to produkują szybko i dużo i dość tanio dzięki temu. Natomiast zerw słuchajcie, to tak kadzie z drzewa cyprysowego kadzie fermentacyjne fermentacja długa 5 dni następnie słuchajcie nie stal nierdzewna i aparatura do destylacji ciągłej przynajmniej stal nierdzewna z zewnątrz no bo w środku półki miedziane tylko tutaj normalne klasyczne alembiki jak w Szkocji, zresztą w Szkocji wyprodukowane alembiki przewiezione do Stanów to kolejna niespodzianka i niezwykła rzecz w Stanach. Następnie, słuchajcie, magazyn. Beczka, ok, beczka klasyczna, jak no, no to Bourbon, tak? Czyli musi być beczka z białego dębu amerykańskiego, i ta beczka musi być nowa. Ale za to, słuchajcie, same magazyny magazyny kamienne, jak w Szkocji, a nie jak w Stanach z blachy falistej i tyle, tak. Mm... W związku z tym... Tutaj tych innowacji, tych, tych, tego innego podejścia do tematu jest naprawdę sporo. Co więcej, słuchajcie, klimatyzowane magazyny. Raz można zrobić chłodniej, raz cieplej. Zresztą wykorzystuje się to, żeby robić specjalnie wachnięcia temperatury, żeby była lepsza współpraca pomiędzy spirytusem a, a samą beczką. Kolejna sprawa, która mnie niezwykle urzekła, to jest to, że z dość niską mocą wlewają. New Maker, czyli White Doga w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu spirytus wyprodukowany z dość niską mocą, czyli po lekkiej kastracji, wlewają do, do beczek. Dlaczego mnie to urzekło? Dlatego, że jakby wlewali z większą mocą, to tak naprawdę musieliby mieć mniej zajętego miejsca w magazynie. Na końcu i tak się kastruje, czyli dolewa wody przed butelkowaniem, a tutaj rozcieńczoną whisky się wlewa do beczek. Dlaczego? Dlatego, że ich zdaniem lepiej współpracuje z dębiną i jakość przeważa nad Excelem i nad, nad tabelkami finansowymi, co jest niezwykle miłe i niezwykle rzadkie w naszych dzisiejszych czasach. W związku z tym szapoba absolutne dla Woodford Reserve. Co kolejnego skład też dość niezwykły 72% kukurydza, 18% żyto, 10% słód jęczmienny, duży udział słodu jęczmiennego no i spory żyta nawet można by rzec. No, Naprawdę ciekawe, ciekawe rozwiązania. A do tego zobaczcie, przepiękna butla. Najczęściej jest z burbonami tak, że większość burbonów jest w takim sobie, tam tanim szkiełku. A tutaj potężna butla, przepiękny kolor. A przypominam, że burbony są niefarbowane, nie maluje się ich karmelem nie wolno. Prawo tego zabrania. Co więcej, większość burbonów to jest, słuchajcie, nakrętka. A tutaj zobaczcie. Opa, piękny korek, jak w, dobrej, jak w dobrym szkockim single mulcie. W związku z tym, naprawdę, wszystko się tu trzyma kupy i naprawdę jest to bardzo fajne. Cieszy oko, o może tak, cieszy oko od razu na dzień dobry. Natomiast, czy cieszy nos, bo to dla nas ważniejsze. No i jeszcze ważniejsze, czy cieszy nasze podniebienia. Kolor, tak jak powiedziałem, przecudowny. Korona, czyli to, co nam się osadza na kieliszku i spływa, też no, daje nam wrażenie, że może być ciekawie, bo ta korona jest tłusta, pełna, ona się fajnie, długo się tworzy, bardzo długo się tworzy. No, w związku z tym naprawdę, o, zaczyna nam powolutku spływać, słuchajcie, to jest, przy... same dobre rzeczy, jak na razie. Nos. No, a nos to jest dopiero, słuchajcie, cudeńko. trochę tytoń, ale taki niezapalony tytoń, nie mówię o dymie z cygara czy z papierosa, tylko jakbyśmy powąchali taki niezapalony cygaro. A trochę lakieru do paznokci, ale to nie w tym neg nie w negatywnym znaczeniu, bo to nie jest jakieś tak mega chemiczne, tylko jest tego odrobinę, takiego, laki taki, takiego lakierku, ale to akurat dobrze. Natomiast to nie są rzeczy tutaj najważniejsze. Ja mówię o tym, co jest na pierwszy rzut nosa. Natomiast zdecydowanie więcej jest tutaj, słuchajcie, marcepanu, czekolady, czerwonych owoców. <słuch> Bardzo fajnie. Ach kurczę, no rzadko się zdarza taki burbon, żeby w nim było aż tyle. Lukrecja też, o, to jest wiem już co. Co mi tutaj wyszło? Dobra, próbujemy. Mm. Orzech. Dalej ta czekolada. Te owoce się rozwinęły, jeszcze tak w nosie. W nosie te owoce były czerwone i, i cierpkie, natomiast tutaj doszły też vanilia, um, no, oczywiście, karmel, tofi, um, ale też gruszka, jabłuszko, ale takie dojrzałe. Mm, bardzo fajne rzeczy. I fajny, długi finish, słuchajcie, finish w Burbonach. Większość Burbonów ten finish ma bardzo króciutki. a więcej obiecują w nosie niż potem się dzieje w ustach, a tutaj naprawdę jest fajnie. Ten finish jest naprawdę długi, długi. Natomiast też jest niezwykłe to. No, teraz już trochę dębiny mi też wyszło, ale nie taka irytująca, tylko taka trochę pikanterii po prostu dawa. Jest ok. Natomiast tekstura jest niezwykła, dlatego że większość Burbonów, kurczę, 99% Burbonów, to są whisky, które teksturę, czyli wrażenia fizyczne na języku, czy znaczy w ustach, pozostawiają suche i szorstkie. Znaczy, czujemy bardzo ewidentnie tą świeżą bekę, świeżą dębinę. Także aż mamy język taki, ja się śmieję, że wrażenie takie, jakbyśmy z języka musieli drzazgi wyciągać. Tak jest szorstko, ostro. Natomiast. Tutaj jest miło, miękko, śmietankowo, znaczy śmietankowo, tłusto. O to mi chodzi. Mm, tłusto, w związku z tym, aksamitnie to ba, takie przyjemne uczucie tak, i mało kojarzące się z Burbonami, tak naprawdę. No, blantąc oczywiście, ale. Mm, bardzo fajne. Mm, oczywiście to nie jest tak, że. Nie ma innych dobrych burbonów, one trochę mało do nas docierają. Ja też nie, nie siedzę jakoś przepotężnie w burbonach. W związku z tym, tutaj na pewno jeszcze jest dużo do odkrycia. Natomiast poza do tej pory, poza jakimiś tam pojedynczymi rzeczami, tak jak próbowałem kiedyś w Forrose w wydaniu 18-letnim Eliacha tak samo też takiego starego, no to były przepodężne łychy i tam się naprawdę działo mnóstwo rzeczy. Ale z takich seryjnie robionych, to poza Blantonsem, którego uważałem do tej pory, że po prostu jest absolutnie niedo, niedościgniony wzór w, w Bourbonach, to nagle się okazuje, że ten utwort... Wcale mu tak daleko, wcale tak daleko za nim nie jest, albo w ogóle za nim nie jest. Tylko, no też bym nie powiedział, że, że, że utwór bije mi wszystkie blantonsy na głowę, bo raczej nie, ale to zdecydowanie jest ta półka i to jest zdecydowanie tak samo dobra whisky. No, szapoba, naprawdę bardzo fajny mmm, trunek. Słuchajcie, dobra, to teraz kilka technikaliów, bo ostatnio dostałem takie pytanie, które mnie zaskoczyło. To aż, to, to, no to wam powiem. Kiliszek, którego ja użyłem dzisiaj do degustacji, to jest kopita, ten kształt się tak nazywa. Wodę, którą używam, to jest nałęczowianka, niegazowana oczywiście. Natomiast też słuchajcie, podziękowania dla Tomka Razika, bo od niego dostałem w prezencie tą szklaneczkę, natomiast to jest szklaneczka, słuchajcie, robiona. No jako prezent przez KGHM nasz polski i to jest prawdziwa miedź tutaj, słuchajcie, nasza polska miedź, w związku z tym bardzo lubię tą szkoneczkę. i ona bardzo mi się kojarzy z whisky właśnie przez ten udział miedzi. I to tyle na dzisiaj, to jest to co Wam chciałem opowiedzieć. Wezmę sobie łyka wody. Słuchajcie, natomiast już niedługo będziemy mieli dużo nowości, słuchajcie i to zarówno loża dżentelmenów, jako loża dżentelmenów czyli szykują się kolejne nasze edycje, kolejne nasze butelki jakiś czas temu opowiadałem Wam o Loch Lomond o whisky, którą będziemy mieli z tej destylarni, ona już jest w Polsce ja na koniec tutaj tego odcinka załączę link do, do tamtego, żebyście sobie e, zobaczyli, natomiast, e, natomiast e, słuchajcie, już ta butla jest i, i myślę, że ją ocenimy jeszcze raz, ponieważ jak to często bywa od sampla do butelki trochę się zmienia i tym razem też taki jest i ta butla jest lepsza niż sample. W związku z tym bardzo się cieszę, że, że, że po raz kolejny nam się udało zabutelkować coś naprawdę bardzo fajnego. Butelka absolutnie niezwykła, no ale to o tym opowiem jak już będzie ta butla stała u nas tutaj na stole. A na razie dzięki i do zobaczenia. Pozdrawiam.